Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Miniu. No a dziś kończy się epopeja, można powiedzieć, związana z naszym konkursem, w którym do wygrania było i jest PlayStation 4. Dzisiaj poznamy zwycięzcę. Wybraliście go Wy w głosowaniu. Głosowanie zakończyło się wczoraj o północy, dziś o godzinie 00:00. Oddano 426 głosów i co stwierdza komisja jednoosobowa, czyli ja, ta podliczająca, sprawdzająca te głosy. Otóż, co następuje, opowiem Wam teraz, jakie komentarze dostały jaką ilość głosów, poczynając od tego ostatniego i ostatnim komentarzem, tym, który zajął ostatnie miejsce i zebrał tylko 9 głosów z całej tej puli, był komentarz numer 5, Private Snafu. No myślę, że tutaj pesymizm zaważył, no jeszcze na koniec dodał PS, pewnie tym razem też nie wygram. No i postaraliście się o to, aby nie wygrał, więc może troszkę więcej optymizmu następnym razem się może udać. Komentarz, który zajął 6 miejsce, zdobywając 11 głosów, więc niewiele więcej, był komentarz Marii Anny Towart. Chciała z dziewczynami pograć na konsoli podczas wieczoru panieńskiego. No nie będzie to ta konsola na pewno. Pomysł w sumie nie jest zły. To zależy chyba od tego, jakie gry wybierzecie. No ale jest kilka gier, przy których się można naprawdę dobrze bawić w większej grupie na PlayStation 4, więc jeżeli nie chcecie mieć za dużego kaca albo powodu do odwołania małżeństwa, w sensie ślubu, no to może rzeczywiście konsola to jest dobry pomysł, żeby tak bez szaleństw, a jednak przy dobrej zabawie właśnie taki wieczór panieński spędzić. Niestety, tak jak powiedziałem, nie będzie to ta konsola, więc przechodzimy do komentarza, który zajął 5 miejsce. 5 miejsce zajął komentarz 6, numer 6, komentarz Czarnego Dymu 83. Prawdę mówiąc, to myślałem, że to będzie jeden z faworytów, ponieważ dosyć ciekawą historię tutaj prezentuje, a jednak zebrał tylko 39 głosów i zajął właśnie 5 miejsce. Tato nadal będzie grał na laptopie, a być może Czarny Dym sprezentuje przy okazji innej właśnie konsolę swojemu tacie. Komentarz, który zajął miejsce 4, to jest komentarz numer 2 i to jest komentarz, który był moim faworytem. Ja swój głos także oddaję na ten komentarz. Zebrał 45 plus mój 1 to 46, jednak to niczego nie zmienia, jeżeli chodzi o klasyfikację. Komentarz zajmuje 4 miejsce, jest to komentarz Justyny. Moim zdaniem największa inwencja tutaj została wykazana. Bardzo fajny pomysł, bardzo fajnie to napisałaś, Justyna, naprawdę gratuluję. Szkoda, że tych głosów jednak troszkę zabrakło, no ale nie poddawaj się, moim zdaniem z takim właśnie dobrym pomysłem możesz w niejednym konkursie brać udział, nie tylko u mnie, bo zresztą nie wiem, czy będę jakieś konkursy w najbliższym czasie organizował. No ale jeżeli taki się pojawi, to jak najbardziej startuj i jeżeli miałabyś startować, to wrzuć taką informację, a ja na pewno będę na ciebie głosował. Okej, przechodzimy teraz do podium. Zostały nam 3 komentarze i miejsce 3 zajmuje komentarz numer 4. Jest to komentarz Diego, który opowiedział o swoich problemach z rodzeństwem albo o tym, jakie mama ma problemy z nimi z powodu tego, że mają jednego kompa, jest ich 4, no i walka odbywa się nie tylko na polu bitwy battlefieldowym, ale także o dostęp do tego pola bitwy. Sytuacja znana każdemu, kto ma rodzeństwo. Wystarczy tak naprawdę jeden brat lub siostra, aby walka o cokolwiek się odbywała. Wiadomo, że to jest taka wieczna walka o to, kto będzie wiódł prym w tym domowym stadzie dzieci, można tak powiedzieć. Niestety Diego ze swoim komentarzem zebrał 55 głosów, co nie wystarczyło do tego, aby wygrać. Być może następnym razem się uda, albo być może powinni się popracować bardziej nad swoimi relacjami i jakoś lepiej się dogadać co do tego, kto w którym momencie powinien móc sobie zagrać. I zostały nam 2 komentarze. Jeden z nich jest zwycięzcą, komentarz 1 lub też komentarz numer 3. I drugie miejsce zajmuje komentarz numer 1. On zebrał 127 głosów. Niestety Innos, dalej w PC Master Race będziesz musiał brać udział. Znaczy ta konsola, która była do wygrania, nie pomoże ci z tego wyścigu uciec, ponieważ troszkę tych głosów zabrakło, niewiele, ale jednak zabrakło do komentarza, który wygrał. Niemniej jednak gratuluję
ci tego, jak byłeś w stanie zmobilizować swoich znajomych, bo z tego, co widziałem, dużo z nich na ciebie głosowało. No to był zresztą jeden ze sposobów, pewnie lepszych sposobów na to, jak można było odnieść sukces w tym właśnie konkursie. No i wydaje się, że właśnie najlepiej znajomych oraz nieznajomych zmobilizował i zmotywował do głosowania na niego komentarz numer 3. Gratulacje, Wojtkolo S. Wygrałeś. 140 głosów udało ci się zebrać dzięki twojej rymowance i myślę, że takim pozytywnym podejściu i do konkursu, i do całej tej zabawy, no bo to była zabawa, oczywiście nagroda myślę, że zacna i bardzo cię ucieszy, mam nadzieję. Zresztą tak jak pisałeś, nagroda będzie gruba i jest twoja. Skontaktuję się z tobą w jakiś sposób, napiszę do ciebie po prostu, podrzucisz mi swoje dane i konsola w tym tygodniu już do ciebie powędruje. Myślę, że spokojnie będziesz już mógł sobie pograć. Oczywiście, jeżeli masz jakieś gry na PlayStation 4, bo żadnej gry ci niestety nie mogę dorzucić, bo nie mam nic w pudełku. Wszystkie wersje mam elektroniczne na swojej konsoli nowej, a więc już możesz zacząć budować swoją bibliotekę, już możesz zacząć rozmyślać i kombinować, skąd tu gierki na PlayStation 4 wytrzasnąć, aby jak najlepiej właśnie z tej twojej nagrody, która niedługo do ciebie kurierem dotrze, korzystać. Jeszcze raz serdecznie gratuluję wszystkim, którzy wzięli udział, gratuluję tym, którzy przeszli do finału i gratuluję przede wszystkim Wojtkolo za wygraną. A na koniec kilka takich słów ode mnie odnośnie tego konkursu i tego, co się wokół niego działo, bo natchnęło mnie to do pewnych przemyśleń. Zresztą każdy film i wszystkie komentarze, albo duża część komentarzy, które dotyczą się tego, co ja wrzucam na YouTube, do jakichś tam rozmyśleń mnie skłania, a tym razem było wyjątkowo. Film ostatni, czyli ten film finałowy, w którym prezentowałem wam te komentarze, które przeszły do finału i na które można głosować, to jest najgorzej oceniony film ze wszystkich filmów, które wrzuciłem na YouTube. Ponad 400 filmów wrzuconych, czy już blisko 500, nie wiem. Na pewno ponad 400 grubo wrzuciłem. Najgorzej oceniony film. Oczywiście dislajkowali zapewne ci, którzy byli zawiedzeni tym, że do finału się nie dostali. Aczkolwiek, czy naprawdę trzeba było tak swoją złość i frustrację wyładowywać i prezentować? Niektórzy nawet dali temu upust w komentarzach, co tym dziwniejsze mi się wydawało. Naprawdę nie rozumiem, do kogo mieli pretensje. Po pierwsze, konkurs był skonstruowany w ten sposób od samego początku, że wystarczyło naprawdę tylko troszkę inicjatywy i tylko troszkę organizacji, aby spokojnie móc awansować do finału, a potem go wygrać. Wystarczyło zmobilizować siebie i swoich znajomych, których macie na pewno sporo, no chyba, że ktoś sam siedzi w piwnicy, no to sorry. Ale zakładam, że większość z was ma jakąś tam grupę znajomych, która także ma grupę znajomych. I tak jak widzicie, w finale wystarczyło zebrać 141 głosów, żeby Wojtka pokonać i konsolę zgarnąć. Żeby awansować do finału, wystarczyło tam, nie pamiętam, z 50 głosów, nawet mniej chyba, ze 40. Więc jeżeli ktoś nie jest w stanie zmobilizować kilkudziesięciu znajomych do tego, żeby zagłosowali na jego propozycję, żeby ona awansowała do finału, no to nie wiem, o co on ma pretensje i do kogo i dlaczego ma pretensje. To jest taki znak czasu, jak strasznie staliśmy się leniwi i strasznie roszczeniowi. I sorry, że kończę takim pesymistycznym akcentem, ale jakby nie da się tego nie skomentować. Naprawdę, oddaję swoją konsolę w konkursie, sam wymyślam jego zasady i sam wymyślam jego reguły, ponieważ to jest mój konkurs, do tego też wiele osób miało problem, no ale trudno. Mój konkurs, ja robię zasady, wiem jakie są ich konsekwencje, i robię to celowo, prawda? Chciałem was też sprowokować jakby do jakiejś akcji, do jakiegoś działania i naprawdę nie uważam, żeby to było bardzo dużo, szczególnie biorąc pod uwagę to, że to nagrodą nie była jakaś tam, nie wiem, długopis, czapeczka czy jakaś inna śmieszna rzecz, która jeszcze została mi podarowana, bo większość konkursów tak wygląda, że one są sponsorowane przez kogoś, ktoś coś dostaje, a potem to rozdaje, prawda? Ja sam zainwestowałem i sam oddaję konsolę, którą mogłem spokojnie sprzedać za dobrą kasę. A więc, jeżeli ktoś tego nie docenia, to niech się nie dziwi potem, że inni tego nie doceniają i pretensje nie powinien mieć do nikogo innego, tylko do siebie. Więc, tak jak mówię, spokojnie można było zgarnąć fajną konsolę w bardzo prosty sposób. No a jeżeli ktoś jest na tyle leniwy albo na tyle mało aktywny i tak bardzo roszczeniowy, że uważa, że wszystko mu się należy za darmo i po linii jak najniższego oporu zawsze chce dążyć do celu, który tak naprawdę być może mu się nie należy. Może trzeba przemyśleć swoją postawę. Oczywiście nie tyczy się to wszystkich, tyczy się to pewnej grupy osób, aczkolwiek no, oddaje to pewien przekrój społeczny. No chociażby ta liczba głosów, tak? Tam było jakieś 30% negatywnych głosów, tak można powiedzieć, więc to by oddawało mniej więcej to, jak
to się prezentuje w naszym społeczeństwie, co jest troszkę smutne, moim zdaniem. Zamiast się cieszyć szczęściem innych, zamiast się cieszyć tym, że ktoś naprawdę mógł zgarnąć i zgarnął bardzo fajną nagrodę w dosyć prostym albo nawet banalnym konkursie, no to jednak wiele osób wykazało się może nawet nie brakiem empatii, ale troszkę brakiem wychowania. Okej, dobra, kończę już, bo nie chcę, tak jak mówię, tutaj jakiś kazań prawić. Możecie to po prostu przemyśleć, być może ktoś zmieni swoje postępowanie, być może ktoś troszkę zmieni swoje podejście, szczególnie, że tak jak nieraz powtarzam, mam sporo młodych widzów i na ich kształtowaniu w pewien sposób troszkę mi przynajmniej zależy, bo jak ktoś jest stary, no to wiadomo, ma swój rozum i powinien sam postępować odpowiednio. Do następnego razu, do następnego filmu, być może do następnego konkursu, choć jak czytałem niektóre komentarze, to troszkę mi się odechciało, prawdę mówiąc. Mimo wszystko życzę Wam miłej niedzieli, jeszcze raz serdecznie Wojtkowi gratuluję, mam nadzieję, że nagroda sprawi mu ogromną przyjemność, mi ogromną przyjemność sprawi wysłanie i być może odebranie od Ciebie jakiejś wiadomości, kiedy już właśnie pierwszy raz sobie na niej pograsz. Odmeldowuję się do następnego razu z tej strony, jak zawsze mówił do Was Miniu.